Może zacznijmy. Zacznę od tego, że czyli dobry wieczór Państwu. Chciałbym na początek wyjaśnić, dlaczego zajmujemy się w naszym kanale tematyką lasów. No, obywatele RP i generalnie zajmują się, jak wiadomo, obroną konstytucji i praw obywatelskich. No, lasy to jest dobro oczywiście wspólne. Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taki, być może one będą zaczynem do jakiejś być może narodowej zgody, bo wymogi chwili. Kryzys klimatyczny wymaga, żebyśmy zajęli się lasem inaczej niż do tej pory. Czas pandemii jest dla nas oczywiście wyjątkowo trudny i ja, jak i każdy z nas, szuka wytchnienia w lesie. No i tam niestety, ale rzeczy dzieją się straszne. Wydaje się, idąc turystycznym szlakiem, że no, drwale i harwestery niszczą co popadnie. Wygląda to naprawdę przerażająco. I teraz mam do Was takie pytanie. Po pierwsze, czy to faktycznie jest tylko moje złudzenie? Czy faktycznie rzeczy się dzieją straszne? Zanim odpowiecie na to pytanie, więc chciałbym przedstawić oczywiście naszych gości. Witamy Wiesława Krzewinek, byłego zastępcę dyrektora Lasów Państwowych. Ja prosiłbym, żeby pan Wiesław parę zdań powiedział o sobie. Dzień dobry Państwu. Jestem leśnikiem od około 30 lat. Pracowałem w Sudetach przez ponad 20 lat, właściwie na wszystkich stanowiskach w Lasach Państwowych. Pracowałem też w Babiogórskim Parku Narodowym i przez jakiś czas, ostatnie lata, pracowałem w Warszawie, między innymi w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ale też w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, czyli takich specjalistycznych jednostkach, ale mówiąc najprościej, jestem leśnikiem w pierwszym pokoleniu, ale takim związanym bardzo z Sudetami i w ogóle z terenami górskimi. Aktualnie pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym. Panią Martę znamy z inicjatywy Lasy i Obywatele. To właśnie dzięki jej akcji przez Facebook przelała się fala tsunami zdjęć ciętych drzew. Więc proszę też powiedzieć dwa zdania o sobie. Jak Dzień to? dobry albo dobry wieczór. Marta Jagusztyn, jestem badaczką i ewaluatorką i rzeczywiście jestem współtwórczynią, bo współtwórczynią inicjatywy Lasy i Obywatele, której jedną z części jest ta mapa, którą nazwaliśmy Zanim wytną twój las. Dziękuję. Adama chyba nie musimy przedstawiać, więc Ale przejdźmy się do. przedstawię. Bardzo chętnie. Bardzo proszę. Dobry, Adam No Wajrek, właśnie. jestem dziennikarzem Gazety Wyborczej. Mieszkam w Puszczy Białowieskiej i zawodowo jako dziennikarz zajmuję się również leśnictwem i lasami. Dobrze, teraz ja mam takie pytanie do Was i prosiłbym tutaj, żebyście tak. No nie wiem, to nie będzie główny wątek naszej rozmowy, bo bym chciał, żebyśmy się skoncentrowali na przyszłości. Co możemy naprawić? Tak naprawdę, tak, żeby obywatele RP no, też wybiegają w przyszłość i debatują o Polsce, o tym, jaka Polska powinna być. Więc też będziemy rozmawiać właśnie o przyszłości naszych lasów. Więc pytanie jest takie, czy faktycznie to jest tak, że lasy są traktowane, czy mają być jak rolne uprawy? Bo ktoś niedawno dzisiaj słyszałem takie zdanie, że to jest plantacja, tak naprawdę. Z punktu widzenia leśnika to jest plantacja. Przede wszystkim najważniejsze dla leśnika jest gospodarcze znaczenie lasu. Czy lasom grozi zagłada? Może wywołam najpierw leśnika. O. Czy lasom grozi zagłada? To tutaj zdecydowanie nie zgodzę się, chociaż jest to bardzo szerokie pojęcie, bo zagłada oznacza, zdaje się, według słownika, że coś ginie ostatecznie.
No, a lasów w Polsce, ja wiem, że to zabrzmi trochę jak hasło propagandowe, ale lasów w Polsce przybywa, zarówno w wymiarze takim powierzchniowym, jak i w wymiarze trochę jakościowym, co nie znaczy, że wciąż nie są zagrożone, ale więcej zagrożeń dla dzisiejszych lasów w środkowej Europie, nie tylko w Polsce, czy w ogóle w Europie, ja widzę jako leśnik ze strony pogłębiających się zmian klimatu, na które nakładają się też inne czynniki, również działalność człowieka, to jest oczywiste. Tak? To jest jeden z najgęściej zaludnionych kontynentów i tutaj człowiek miał i będzie miał coraz większy wpływ na lasy przez swoją działalność pośrednią, bezpośrednią, natomiast zmiany klimatu są również bardzo dużym czynnikiem. Ja teraz pracuję od pół roku ponad w Wielkopolsce i to jest taki doskonały przykład, gdzie region, gdzie lasy czują się tak na granicy, może nie przetrwania, ale względu na bardzo małe opady i takie stepowienie tego terenu Wielkopolski, już widać po lasach postępujące zagrożenie i niektóre gatunki, tak jak na przykład stare sosny z lasu powolutku się wycofują. Prawdopodobnie będą chciały, las będzie chciał je zastąpić innymi gatunkami, może lepiej dostosowanymi do tych zmian klimatu, do nowych warunków, ale to jest proces trochę inny niż w rolnictwie. W rolnictwie wszystko się odbywa w cyklu rocznym lub kilkuletnim, a u nas w lasach to jest powiedzmy minimum 100 lat. Pewnie pan Adam powie, że to jest więcej niż 100 lat, ale powiedzmy, że umowne 100 lat, czyli wiek, to jest czas, w którym las się tworzy w obrazie jednego pokolenia. Ale jeżeli chodzi wracając do pytania, ja uważam, że lasy nie są zagrożone, bo Europa jest jedynym miejscem na świecie, gdzie lasów zdecydowanie przybywa i Polska się doskonale lokuje w tych wskaźnikach. To jest kilka procent w ostatnich 30 latach powiedzmy. Kilka procent w Polsce przybyło, w Europie niemal 10%. I to są jakby fakty, które są potwierdzone w dokumentach niekoniecznie polskich, niekoniecznie branżowych, ale choćby w ostatnim raporcie o stanie lasów europejskim czy w innych dokumentach tworzonych przez podmioty międzynarodowe. Czyli zgadza się z pan jednak z tezą, że obecny system, model zarządzania lasem nie jest adekwatny do tych klimatycznych wyzwań. To jest troszkę jak ten Titanic. No, jeżeli mówimy, że coś się tam zmienia w perspektywie tam 30 czy 50 lat, a te zmiany klimatyczne przebiegają, jak widać, coraz szybciej. Więc jak to jest? Może Adam? Znaczy, ja tylko jednak się tutaj nie zgodzę z Wiesławem, z którym się znamy od lat. To znaczy, według mnie chyba adekwatne do naszej sytuacji, tej szczególnie europejskiej i polskiej, jest powiedzenie, że no, taka książka wyszła, Leśna mafia Macieja Zaręby-Bilowskiego, bardzo dobrego szwedzkiego reportażysty polskiego pochodzenia o szwedzkich lasach i tam jest takie zdanie, które bardzo dobrze pasuje wydaje mi się, że my patrzymy oczywiście na powierzchnie zadrzewione, wliczamy je do statystyk, tutaj też muszę powiedzieć, że wliczamy do statystyk również powierzchnie wylesione, bo w statystykach z rąb zupełny wciąż figuruje jako las, bo to ma być w przyszłości, że tak powiem, odnowione albo cokolwiek ma się tam pojawić. Więc myślę, że ten obraz nie jest tak optymistyczny. Te lasy sadzone przez człowieka niestety nie pełnią tylu znakomitych funkcji jak lasy naturalne, które powstały samoistnie albo które były stworzone przez naturę albo przekształcone przez naturę, więc jakby nawet jeżeli spojrzymy na funkcje ekologiczne, to czy nawet na gatunki, które mieszkają w takich lasach. To są zupełnie dwie różne rzeczy i może pora na to zacząć patrzeć w ten sposób, że tak naprawdę takich de facto prawdziwych lasów nie mamy za dużo. Oczywiście są definicje, na przykład definicja FAO, która mówi, że lasem jest każda powierzchnia zadrzewiona bodajże w 30%. No ale to tak, przepraszam, ale to mój ogród wtedy się kwalifikuje do lasu. I nie możemy tak na to patrzeć. Myślę, że musimy przedyskutować sobie bardzo, jeżeli chcemy w ogóle jakkolwiek rozmawiać o poważnym wyzwaniu, jakim są wyzwania klimatyczne, czym jest las, czym jest prawdziwy las, a czym jest no niestety jednogatunkowa uprawa drzew. Od którego momentu zaczyna się prawdziwy las? Może potrzebujemy jakiejś takiej cenzury czasowej, może 100, może 120 lat, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia
szczególnie człowieka, który chodzi po Puszczy Białowieskiej, który chodzi, widzi te resztki naturalnych lasów również w Karpatach, że bardzo trudno nazwać to, co pokrywa Polskę, lasem. W dużej części oczywiście. Ja tutaj się wtrącę i powiem, że takiego, tak powiem, zwykłego zjadacza chleba, czyli takiego zwykłego, tak powiem, no, wielbiciela lasu, to nie masz takiego dużego znaczenia, tak? Czyli nie, oczywiście. Subiektywne spojrzenie i powiem wam ja tak. Ja się z tobą zgadzam, ale nawet zwykły zjadacz chleba przyzna, że zrąb zupełny, czyli kompletnie wylesiony teren, trudno wliczać do statystyki jako las, prawda? Tak, no i generalnie ja jestem, oczywiście jestem konsumentem drewna, bo kupuję meble, prawda, i używam i jestem świadom, że to jest ważna funkcja lasu, jakiego by nie było. Tak, ale z drugiej strony mam w tej chwili oczekiwanie, że ja bym, tak powiem, zamierzam się wyprowadzić w góry Sowie i bardzo bym chciał, żeby te całe góry porosły pięknym, krótko mówiąc, lasem, borem. I żeby nie były to łyse przestrzenie. I to, co mówią mi tam w Wałbrzychu leśnicy, że za Niemca to było w ogóle wszystko łyse i to za komuny wszystko wyrosło. No to ja mam takie odniesienie jednak do takich borów, powiedzmy, sprzed 300 lat, jakie tam pewnie porastały. I krótko mówiąc, o co mi chodzi? Chodzi o to, że ja oczywiście mam bardzo subiektywne spojrzenie i dla mnie najważniejsze są funkcje jednak przyrodnicze i funkcje społeczne lasu, tak? A to jest oczywiste. Ja się może jeszcze wetnę, bo tutaj chciałabym parę rzeczy dodać, bo wydaje mi się, że pewne rzeczy wychodzą. Po pierwsze, to jeżeli chodzi o to, ile lasu przybywa, to ja nawet operując definicjami lasu pana Wiesława, to troszkę inaczej wygląda, bo ostatnie 10 lat to jest zaledwie ułamek procenta. To te największe wzrosty to były wcześniej, to też należy powiedzieć. Natomiast to, co wydaje mi się tutaj wychodzi bardzo jasno, to jest to, że my tak naprawdę do końca nie mamy języka, żeby o tym wszystkim mówić, ponieważ w takich dyskusjach często narzuca nam się język właśnie leśniczy, wedle którego zrąb jest lasem, a dla społeczeństwa tym lasem nie jest. No jest taka kwestia i też ja to się zgadzam z Pawłem, że te kwestie przyrodnicze czy społeczne nawet są super ważne i dla wielu ludzi, z którymi ja jakoś rozmawiam i którzy też jakoś poczuli odpowiedzialność za las, często nawet te funkcje społeczne są funkcjami najważniejszymi. No, las, o który upomina się moja społeczność, jest borem suchym mazowieckim i tam wielkich wartości nie ma, nawet prawdopodobnie dąb by nie urósł jakoś najlepiej. Druga część jest, że tak powiem, lepsza od strony naturalnej. Natomiast to też jest niezwykle ważne i duża część tych podmiejskich lasów właśnie tak wygląda. A ludzie wciąż się o nie dopominają. I jakoś ty się pytałeś, tu wyszliśmy od tego pytania, czy lasy giną i jaka będzie przyszłość. Myślę, że tak się zdarzyło, że ludzie zaczęli zauważać te zręby, one też zaczęły podchodzić pod miejsca, gdzie ludzie mieszkają. I rzeczywiście od paru lat się na dość wysokim poziomie się utrzymuje to pozyskanie. I po prostu zaczyna to być widać. I to jest jakby chyba powód tego wzmożenia. A to, co będzie z lasami dalej, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, to też jest trochę zupełnie inny temat. Ja myślę tutaj, jak mogę się odnieść do tego, co pani Marta powiedziała też i Adam. Bór suchy jest akurat bardzo, bardzo cennym siedliskiem. Jest nawet na liście priorytetowej Komisji Europejskiej, także pani gratuluję, że jest pani koło tak cennego, cieszmy się. I też nie do końca się zgadzam, że te ostatnie 10 lat tak niewiele tych lasów przybyło, bo przynajmniej według statystyk, których nikt nie krytykuje, przybyło ich ponad 188 tysięcy hektarów w ostatnim dziesięcioleciu. To jest mniej więcej tyle, ile wynosi zredukowana powierzchnia polskich Bieszczadów, jeśli ktoś poprawi, dziennikarz Adam na pewno je poprawi. To jest dużo, ale zgadzam się z panią i z Adamem w bardzo jednej ważnej sprawie, że każdy kawałek lasu jest postrzegany z trzech perspektyw. Tak? Z perspektywy przyrodniczej, ja będę upraszczał to, ale wszyscy wiemy tutaj, o czym mówimy. Przyrodniczej, gospodarczej i społecznej. I teraz najtrudniejszym pytaniem, które dzisiaj staje, trochę w nowej rzeczywistości, jest
próba połączenia tych trzech interesów. Ja może krótko opowiem taką historię z mojego nowego miejsca pracy, to znaczy z Puszczy Zielonki pod Poznaniem. Puszcza oczywiście to jest słowo zupełnie inne niż to, co widzi Adam przez swoje okno w teleniskach. To nie jest żadna puszcza, bo to w całości jest na nas posadzony sztucznie, jak większość lasów w Europie dzisiaj, jakieś 96% szacuje. Natomiast jest to bardzo cenny las dla poznaniaków, dla nich to jest ich las i to jest prawda. Natomiast wprowadziło się dwie osoby mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ja zamieszkałem, osoby z bardzo górnej półki, jeden jest prawnikiem, drugi jest dosyć bogatym producentem, produkuje drewno. I co się okazuje, że te dwie osoby już patrzą na las, oni sąsiadują ze sobą, na las, który mają za płotami, ten sam kawałek lasu zupełnie inaczej. Jeden z nich chce troszkę odsunąć las od swojego płotu i to nie jest ten drzewiarz, tylko ten prawnik, ponieważ ma tam auto, które jest w cenie mojego całego mieszkania, które ma tam ładny płot i chce, żeby też na trawnik padały ładnie promienie słoneczne, ale chce ten las widzieć. Drugi z tych panów, ten drzewiarz, mówi, nie po to kupił ten dom w końcu, nie po to go tam wyremontował i wybudował, bo to jest stary dom, jak to na Dolnym Śląsku się mówiło po niemiecku, bo on chce mieć ten las tuż za płotem, najchętniej, żeby te stare, tam jest akurat trochę starszego dębu, takiego już 130-letniego, tutaj Adamie nie śmiej się, wiem, że to nie jest stary dom, ale jak na czasy poznańskie to jest bardzo stary. I on chce mieć ten las tuż przy sobie. I to jest taki prosty przykład, gdzie dwie osoby światłe, obie dbające o ten las i obie pojawiły się tam po to, żeby ten las mieć tuż za płotem, patrzą nieco inaczej na ten sam fragment lasu. I teraz niezwykle trudno jest pogodzić te trzy funkcje ze sobą. Myślę, że też leśnicy stali się teraz trochę przedmiotem takiej ogniowej dyskusji, ponieważ właśnie oni siłą rzeczy są jakby powołani do tego, nie gospodarują swoim prywatnym lasem, tylko lasem wszystkich Polaków, żeby te trzy funkcje pogodzić. I myślę, że niezwykle trudno jest w dzisiejszych czasach te trzy funkcje w każdym kawałku lasu równo pogodzić, ponieważ las pod Poznaniem to jest las dla poznaniaków i tam trzeba go inaczej traktować i bardziej chronić niż tradycyjnie użytkować, ale już las gdzieś w Puszczy Noteckiej wewnątrz jest lasem o cechach takich typowo gospodarczych. On powstał całkowicie w sztuczny sposób. No i tak, ale jedna to... z głównych roli jest jego, jest produkcją drewna i niestety tak to musi wyglądać. Już ostatnie zdanie. I co jest jeszcze ważne, w Europie musimy pamiętać, że jesteśmy gęsto zaludnionym kontynentem i niezwykle trudno jest ten las europejski, więc i polski, traktować trochę jak las naturalny. To sobie nie wrati, jak mówią Czechowie. I myślę, że będzie bardzo trudno pogodzić interes dynamicznie rozwijających się społeczeństw i jednocześnie ochrony tych przyrody w tym lesie. A trzeba powiedzieć, że lasy europejskie są jednymi z najlepiej chronionych lasów na świecie. Nie wiem, co na ten temat Adam powie, ale ja mam takie zdanie, że jeżeli gdzieś lasy są zagrożone, to na pewno nie w Europie. No ja się tutaj pozwolę nie zgodzić. Znaczy mi się wydaje, że po pierwsze nie ma tutaj w ogóle konfliktu na linii dynamiczny las, zmieniający się las naturalny i funkcje rekreacyjne. To jedyne coś, gdzie jest konflikt, to jest funkcją produkcyjną rzeczywiście. Natomiast jak widzę tłumy turystów, które tutaj się przewalają przez Puszczę Białowieską, nie widzę takiego konfliktu i nie widzę, znaczy wydaje mi się, że dla lasu zagrożeniem jest nie ten, kto chodzi po tym lesie, nawet nie ten, kto zbiera grzyby, tylko kto tam jeździ harwesterem, ewentualnie gania z piłą, ewentualnie chce przekształcić, sadząc ten las od nowa, więc wydaje mi się, że jakby tutaj nie ma takiego konfliktu. Wydaje mi się, że jest dużo miejsca na dużo lasów naturalnych albo zbliżonych do naturalnych w Europie. Wydaje mi się, że również w Polsce. Wydaje mi się, że nawet Marta, jak obserwuje swój sosnowy las, to na pewno widzi tam i podrost dębu, i nie wiem, podrost lipy, i on się powoli zaczyna przekształcać w coś naturalnego. Nawet ten ubogi bór mazowiecki, na pewno tam już coś się pojawia poza tą sosną. Więc wydaje mi się, że las jest bardzo ekosystemem niewymagającym opieki, o tak to nazwę. Znaczy oczywiście las przekształcony, uprawa sosnowa, oczywiście tej opieki wymaga. Wymaga opieki przeciwpożarowej, wymaga opieki przeciwszkodnikowej i Bóg wie, nie wiadomo jakiej. Natomiast jeżeli zrezygnujemy z tych funkcji produkcyjnych, to tej opieki będzie mniej potrzeba. I myślę sobie, że stoimy przed bardzo ważną dyskusją w Polsce i w Europie także. Ona się toczy w Europie, miejmy tego świadomość, przy okazji Zielonego Ładu.
że jednak, żeby poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi, jakaś część lasów musi zostać całkowicie wyłączona z produkcji i pozostawiona sama sobie. Jeszcze na chwilę wrócę do tych tak zwanych, ile mamy lasów tak naprawdę w Polsce, bo to jest jedna ciekawa rzecz wynikająca z badań satelitarnych i jakby mówiąca o tym też, o ciekawej rzeczy, o której mówiła Marta. Rzeczywiście lesistość Polski oficjalnie to jest mniej więcej 29-30%, o ile się nie mylę. Natomiast z badań satelitarnych wynika w tej chwili, że to jest już 34%. A te dodatkowe 4%, czyli olbrzymie połacie rozrzuconego lasu, to jest las, który się zasadził absolutnie sam, bez niczyjej pomocy, bez udziału lasów państwowych, bez akcji sadzimy las w niedzielę i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy po prostu coraz większe naturalne kawałki. Ciekawe jest to, że one są głównie w tej chwili na prywatnych ziemiach, nie są objęte żadną ochroną, co jest przykre. I mamy takie rzeczy, więc jakby las jest na pewno dynamiczną, bardzo ekspansywną formą ekosystemową, która tak naprawdę nie wymaga od nas opieki, pod warunkiem, że nie chcemy produkować drewna. I teraz wydaje mi się, że cała dyskusja powinna się sprowadzać do tego, ile lasów w Polsce jesteśmy w stanie poświęcić dla funkcji wyłącznie rekreacyjnych i funkcji przyrodniczych. I to jest, wydaje mi się, podstawowa dyskusja, bo wydaje mi się, że model, żeby mieć wszystko w jednym lesie, no niestety właśnie, że tak powiem, ściera się z wizją społeczną, tak? To znaczy jakby społeczeństwo dłużej, zdaje się, tego modelu nie akceptuje. I też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeszcze musimy zdać sobie sprawę z bardzo dużej specyfiki polskiej, że jednak lasy w Polsce są własnością Skarbu Państwa, czyli teoretycznie wszystkich obywateli. To jest 80% lasów. Jeżeli my rozmawiamy o lasach w Polsce, nie możemy przekładać 1:1 pozyskania z kraju, gdzie większość lasów to są lasy prywatne. A bardzo często pozyskanie względem przyrostu w Polsce jest bardzo podobne do państw, gdzie większość lasów to są lasy prywatne. Więc to mnie zaczyna niepokoić. I niepokoi mnie to, że tutaj no, lasy państwowe zaczynają się zachowywać, przynajmniej na poziomie pozyskania, to zaczyna wyglądać jak prywatny właściciel. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. I tak jak mówiłem, no, model, gdzie włączyliśmy wszystkie funkcje w jednym lesie, zdaje się, że się właśnie nam wywala na naszych oczach, bo większość ludzi jest z niego niezadowolona po prostu. Ale z tego, co widzę, to panowie są tutaj zgodni. Jeżeli chodzi o te łączenie funkcji, że faktycznie trzeba je porozdzielać w jakiś sposób, tak? Dobrze. Jeżeli ja mogę odpowiedzieć, to nie można rozpatrywać lasu w odniesieniu do jednego małego kawałka. Oczywiście każdy mały fermentlasu jest niezwykle cenny i on jest cenny sam w sobie. Natomiast jeżeli mamy oceniać gospodarkę leśną w takim dużym kraju jak Polska, ładnych 9 milionów hektarów, 1/3 powierzchni, tak jak powiedział Adam, to nie da się tego oceniać w odniesieniu do małego kawałka i rzeczywiście dla każdego fermentu lasu, moim zdaniem, ale też to jest potwierdzone badaniami, jakaś funkcja jest dominująca nad pozostałymi, natomiast niezwykle trudno jest podjąć decyzję, która funkcja ma dominować i komu mamy zabrać, bo jeżeli popatrzymy na las językiem korzyści, tak, bo każdy z nas, każdy z Polaków, tak jak to ładnie mówimy, lubi las, to nas łączy, ale każdy go postrzega trochę inaczej przez pryzmat swoich korzyści. Tak jak pokazałem na tym przykładzie tych dwóch sąsiadów, światłych ludzi, każdy inaczej trochę postrzegał ten las. I teraz decyzją jest i niezwykle ważnym tematem w dzisiejszych czasach, ale to o tym dyskutuje cała Europa, jak bilansować te korzyści. Bo teraz musimy powiedzieć, ok, funkcja gospodarcza jest dla lasu, ja się nie zgodzę, że zagrożeniem, bo gdy była zagrożeniem, a ta funkcja była realizowana dużo mocniej wcześniej, dalej nadal jest intensywne pozyskanie, nawet ono oczywiście rośnie do 40 milionów metrów sześciennych, czyli w ostatnich 20 ponad latach rzeczywiście się niemal podwoiło to pozyskanie. Ale Wiesław, przepraszam, to pozyskanie 40 milionów metrów sześciennych to jest około 60-70% przyrostu. To jest dokładnie 70% przyrostu. 70% przyrostu. Dokładnie 70% i to jest poniżej średniej europejskiej, Adamie, jeżeli mówimy o poważnych krajach, bo trudno mówić o lasach w Grecji w sposób taki, no tak. Co ale, do kubików, prawda? Ale to jest to, że zwróćmy uwagę na to, że my mamy do czynienia z pozyskaniem, tak wysokim pozyskaniem w kraju, gdzie jednak większość lasów jest lasami
należącymi do wszystkich obywateli, podczas gdy w Europie w większości krajów, większość lasów to lasy prywatne. Jeżeli mamy w tej chwili pozyskanie rzędu 70%, czyli podmiot publiczny głównie, bo lasy państwowe są podmiotem publicznym, podmiot publiczny pozyskuje z własności publicznej tak jak właściciel prywatny, no to dla mnie to jest trochę nie halo. To znaczy tutaj już na tych liczbach wygląda, że funkcja społeczna i funkcja związana z ochroną przyrody no jest poważnie, bardzo poważnie zaburzona. Ja i ona po prostu jej nie ma, tak? To znaczy jakby jej tu nie ma. Ja rozumiem, ale trochę bym się nie zgodził. Dlaczego powiem, żebym się nie zgodził? Dlatego, że ja uważam, że podejście do lasu nie powinno zależeć od własności tego lasu. Prawo w Polsce, ustawa o lasach, co prawda często używa sformułowania lasy państwowe jako firmy czy podmiotu gospodarującego lasami publicznymi w dużej mierze, ale odnosi się do lasów wszystkich własności. I w ten sam sposób, podobnie druga ustawa o niezwykłym znaczeniu lasów, tak? Ale i tak samo jest w większości krajów europejskich, tych liczących się krajów europejskich o takiej rozwiniętej gospodarce leśnej jak Niemcy, Austria czy kraje skandynawskie. Rzeczywiście dużo trudniej jest, powiedzmy sobie szczerze, wprowadzić pewien poziom ochrony dla własności prywatnej, to nie tylko w Polsce, ale tym bardziej w innych częściach Europy, co świadczy o tym, że własność państwowa, publiczna lasów raczej gwarantuje łatwiejszą ścieżkę i bardziej skuteczną w podejściu ochronnym do tych lasów. Adamie, dobrze wiesz, że łatwiej jest utworzyć rezerwat czy obszar chroniony na publicznej własności leśnej, no tak, tylko ja może, znaczy, ja się mogę trochę wciąć, bo panowie tak się dobrze znacie, że ja już tutaj po prostu... Znaczy, ja tylko małe ad vocem, to znaczy nie jest łatwiej, ponieważ od lat powierzchnia rezerwatów na terenie lasów państwowych nie drgnęła i wynosi 1,4%, koniec, kropka. To ja przerwę i faktycznie poproszę Martę. Oczywiście. To my przepraszamy tutaj. Jesteśmy w większości, ale to nie nasz wybór był, że jesteśmy w większości. A widzę, że już pan zauważył. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ja myślę, że to jest bardzo ważne, co wy mówicie, ale to jakby to jest coś, co to jest trochę stara dyskusja. A ja tak zauważam, że tak naprawdę my sobie tam wymieniamy społeczne, przyrodnicze, gospodarcze. Ale jak tak się nad tym zastanowić, to ta funkcja społeczna jest w ogóle niedodefiniowana. Już nie mówię o tym, że w lasach państwowych to w zasadzie mało kto się tą funkcją zajmuje. Tam jest, stawiane są tablice informacyjne, jest program tam bushcraftowy, teraz się chyba przemianował i to by było na tyle, tak? I nikt tych potrzeb społecznych tak naprawdę nie bada. No w każdym razie ja nie widziałam takich badań i wdrażanych w życie. Są takie badania. Jest dużo no badań. Tak, tylko ja nie widziałam w żaden sposób, żeby to było wdrażane w życie. Natomiast wydaje mi się, że na przykład te wszystkie funkcje ekosystemowe lasu, czy to, że on, czyli to, że on tak naprawdę nas chroni, to w ogóle jakoś w tym takim naszym starym postrzeganiu lasu w ogóle nie wybrzmiewa. Też ja wiem, że są badania właśnie, które to wyceniają na przykład, ale to się w ogóle nie pojawia w rozmowie. Trochę jedziemy taką starą taśmą, a może tą rozmowę trochę należałoby teraz zmienić i też mówić, może nawet poszerzyć ten katalog funkcji lasu albo jakoś dodefiniować tą funkcję społeczną, no bo jeżeli osady na południu Polski są zalewane przez jakieś takie raptowne powodzie, bo drzewa są wycinane, to jest zdecydowanie pewna szkoda, która się dzieje i którą prawdopodobnie też należałoby na przykład w analizach jakoś tam zacząć wyceniać i o tym rozmawiać. I to są te elementy, których w tej rozmowie ciągle chyba jeszcze brakuje. Ja pani Marto, dziękuję, że pani poruszyła ważny temat właśnie funkcji ekosystemowych. To jest taki trochę słabe. Rzeczywiście słaba część rozważania temat lasów. Ja już powiem, dlaczego uważam, że słaba, ponieważ my wszyscy się boimy, nie tylko my tutaj w czwórkę, piątkę, jak jesteśmy, ale większość Polaków się boi wyceny funkcji ekosystemowych tych społecznych. Powiem dlaczego. To potwierdzają badania. Tak? Kiedy pytaliśmy wielokrotnie Polaków, wiem, że to źle brzmi tak politycznie, ale pytaliśmy Polaków często, po co chodzą do lasu dzisiaj. No to oczywiście państwo wiecie, wszyscy jak tu siedzimy, co się pokazuje na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, bo jest świeże powietrze, bo są grzyby i ostatnio coraz częściej pojawia się temat, bo lubimy biegać. Ale gdy im zadamy pytanie najpierw, co to są funkcje społeczne, to 9 na 10 Polaków, 9 nie do końca potrafi je zdefiniować. Co więcej, boimy się trochę za nie zapłacić, bo
Co prawda pojawiały się jakieś nieliczne rzeczywiście badania, ale pojawiały się takie badania, które próbowały przenieść na wartość pieniądza, bo jest to wartość jednak taka, którą da się z czymś porównać, bo to jest pieniądz, ile kosztują te funkcje społeczne i ile gotowi są za to Polacy, czy w ogóle społeczeństwo, bo tu trochę szerzej trzeba patrzeć, za to płacić. Ktoś powiedział, kiedyś fajnie zbadać, ile byś zapłacił za dojazd do lasu, tak? To była taka fajna metoda, która mówiła, do jakiej kwoty człowiek by był gotów ponieść te pieniądze, żeby dojechać do najbliższego kawałka lasu. I okazuje się, że z jednej strony każdy z Polaków ma w promieniu 30 kilometrów jakiś tam las. Tutaj Adam się będzie denerwował, bo on ma szczęście oglądania najpiękniejszego lasu, albo prawie najpiękniejszego po górach izraelskich lasów w Polsce przez okna, ale większość Polaków nie ma takiego lasu i nie będzie go miała jeszcze przez 2732 lata. Ale Polacy też nie są skłonni dopłacić zbyt wiele do ochrony tego lasu. Ale to nie jest prawda. Ale to nie jest prawda. A dlaczego? Są badania Marka Giergicznego z Uniwersytetu Warszawskiego, które bardzo ładnie pokazują, że ta jakby chęć płacenia jest bardzo duża i ona często, tak zwane funkcje pozaprodukcyjne, wycenione ekonomiczne, są wyższe niż funkcje produkcyjne dla różnych lasów. To ważne, tak jest, to prawda. I to nie jest prawda. Zresztą też trochę między nami mówiąc, to znaczy ja nie wiem za bardzo, z jakiej racji właściciel, albo jak to woli, suweren, ma za cokolwiek płacić w tej sytuacji, tak? To znaczy my mamy, bo ja rozumiem, że ta historia zmierza do tego, że my musimy mieć ten samofinansującą się historię pod tytułem Lasy Państwowe. Być może musimy mieć takie coś, ale być może ona nie musi się finansować z każdego, dosłownie każdego kawałka lasu, tak? To znaczy, który im podlega i nie musi upychać wszystkich funkcji społecznych, ochron przykładowych, drzewiarzy i pana prawnika, których nie chce mieć za płotem. To być może powinien jeden mieć kawałek lasu, do którego przynajmniej może dojechać w jakimś przewidywalnym czasie i zobaczyć prawdziwy kawałek lasu, tak? To znaczy ja o tym mówię. Ja mówię o tym, że wyczerpał się model, gdzie my, i to wiemy już, jakby to pokazuje też mapa, którą współtworzyła Marta, mapa tych konfliktów. To już nie jest Puszcza Białowieska i Karpaty, tylko ludziom, którym od lat mówiono, że słuchajcie, las w Polsce jest wspólny, nie damy go sprywatyzować, no raptem dzieje się z nimi coś strasznego. I my wiemy z tych badań Uniwersytetu Warszawskiego, Marka Giergicznego, właśnie o pozafunkcyjnych funkcjach lasu. Te badania zresztą były robione na zamówienie Lasów Państwowych, prawda? To było ładnych parę lat temu. I one pokazują, że to, czego ludzie najbardziej unikają w lesie, czego najbardziej nie chcą w lesie, to jest po prostu kontakt z wycinką, tak? Znaczy tego właściciel po prostu nie chce. I teraz my mamy oczywiście, będziemy mieli zderzenie, ale nie możemy mówić czegoś takiego, że upchamy wszystkie funkcje. Już to już się skończyło po prostu. To już sene vrati, tak? Znaczy musimy jakoś to podzielić. I to widać po tym, znaczy po tym, co zrobiła Marta i po tej mapie i po tej reakcji, bo że tak powiem, pierwszy raz historii, jak ja się zajmuję lasami, rzeczywistość internetowa spotkała się z rzeczywistością widzianą. To znaczy ktoś zebrał jedną historię dużą, dlatego ona była tak szokująca, w jedną dużą historię doświadczenia indywidualne tysięcy, a może milionów ludzi, którzy poszli do lasu i zobaczyli, że z tym lasem dzieje się coś bardzo złego. Ba, mało tego, zobaczyli, że coś nie jest halo, bo często przed tymi lasami stoją tabliczki park krajobrazowy, prawda? I pomimo tego, że jest tam park krajobrazowy, ludziom się to myli z parkiem narodowym i myślą, że to jest jakaś forma ochrony skuteczna i mamy po prostu te rzeczy. Więc ja uważam, że ta reakcja na mapę Marty i zresztą na to w ogóle, że ona powstała, to jest jakby ostatni dzwonek, kiedy my powinniśmy usiąść i zacząć dyskutować poważnie przyszłość lasów w Polsce, tak? To znaczy, ale bez też opowiadania być może sobie jakichś takich
historii typu, że las bez leśnika nie przetrwa, bo dobrze wiemy, że przetrwa, tak, że nic się nierąbanym lasom nic się po prostu złego nie stanie, tak, no jedno drzewo się wywróci, drugie wyrośnie, nic tam złego się nie stanie. I może to musimy podzielić, może musimy mieć jakieś lasy, gdzie produkujemy, ale musimy mieć jakieś lasy, które zostawiamy w spokoju. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że tak jak mówię, większość lasów jest własnością społeczną. Tak, tutaj. Adam, ja bym chciał przerwać teraz tą dyskusję i skierować troszkę na inny tor, bo pytanie fundamentalne, jak to zrobić tak naprawdę, czyli dyskutować, kto z kim, jaka jest rola tutaj, słuchajcie, polityków i jaka jest tutaj rola obywateli. Ja nieprzypadkowo zmieniłem przed chwilą tło za moimi plecami. To jest obrazek sprzed chyba 2 lat pokazujący manifestację na wrocławskim rynku, w których wzięło udział chyba 5 czy 6 działaczy partii Razem. Widać tam Małgorzata Tetracz z Zielonych, no i przemawiającą piękną aktywistkę, która właśnie mówi o bojkocie drewna z Puszczy Białowieskiej. I teraz tak, znaczy to jest o tyle charakterystyczne, że w tym czasie to tak naprawdę w tym bojkocie w zasadzie mało kogo ten bojkot zainteresował. Faktycznie byli to aktywiści, no można powiedzieć partyjni, a krótko mówiąc obywateli tutaj nie było. Tak, naprawdę to była ta kameralna impreza. I teraz to, co udało się pani Marcie zrobić, to ja mam takie wrażenie i nadzieję taką, że faktycznie ona dostarczyła pewnych narzędzi. I teraz mam takie skojarzenie, doświadczenie nas wszystkich, całego ruchu protestu. Wyobraźmy sobie te 200 tysięcy ludzi, którzy maszerowało bodajże w Warszawie w maju 2017 roku. I to był protest, w którym właśnie uczestniczyło 200 tysięcy ludzi. Każdy z tych ludzi poświęcił 4 godziny na ten protest mniej więcej. I teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby te osoby na przykład te 4 godziny wykorzystały w jakiś inny, bardziej konstruktywny sposób. I to, co się pani Marcie prawdopodobnie udaje zrobić, to dostarczyć tym ludziom wiedzy oraz podstawowych narzędzi, taki know-how. I to może być przyczynkiem takiej po prostu narodowej, powiedzmy, faktycznie debaty, tak? Debaty i jakiejś silnej presji. Więc pytanie do was jest takie, faktycznie, czy las poniekąd może być przyczynkiem do odrodzenia demokracji, narodowej jakiejś debaty i deliberacji wokół, co ma się z tym lasem dać. Bo to jest, powiem wam troszkę, wydaje mi się, to jest troszkę stoi w sprzeczności z innym moim przekonaniem. Mianowicie takim, że tak naprawdę mądrość, ja nie do końca wierzę w mądrość tłumu, która mówi, że no faktycznie no, ludzie nie wiedzą, nie są lepsi, mądrzejsi niż na przykład lekarze, tak? Że ta jednak przy tym obecnym kryzysie jednak autorytetów zbudowanie takiego modelu gospodarowania lasami będzie niezwykle trudne. Więc proszę o Martę, żeby powiedziała, jakie jest jej doświadczenie w tym zakresie właśnie. Czy faktycznie udało ci się tę falę uruchomić, o której mówię? Okej, okay, tylko ja zacznę od pewnej formalnej kwestii. Jeżeli nie chcemy zostać uznanym za dziadersa, nie mówimy o pięknych aktywistkach, okej? Okay? Tak. Bo to mówię. Jest trochę nie halo. To jest trochę nie na czasie i w ogóle... Dobra. A nie, to jest moja żona. Nie miał tego na myśli. I teraz. To jest moja małżonka, więc ona wybaczy. Spokojnie. Nawet nie chodzi o to, czy małżonka, nie wchodźmy w to, ale zostawiam do przemyślenia. Natomiast okay. Szczególnie jeśli chcemy budować jakieś struktury i grupy. Natomiast no ja się z tobą zgadzam, że to jest taki obszar do działalności obywatelskiej. Mnie osobiście, znaczy ja nie od kozery nazwaliśmy tą inicjatywę Lasy i Obywatele, czy też Lasy i Obywatelki, bo używamy wymiennie. Właśnie dlatego, że taka rodząca się w różnych dziedzinach życia energia obywatelska w tym lesie zdecydowanie bardzo wybrzmiewa. I Adam mówił o pierwszej mapie, którą zrobiliśmy i nadal ją utrzymujemy. To jest mapa obywatelskich inicjatyw leśnych. I rzeczywiście liczba tych inicjatyw rośnie bardzo, bardzo szybko.
Teraz mamy ich 134 zmapowane, prawdopodobnie jest ich o wiele więcej, tylko ja teraz jeszcze nie miałam czasu, żeby update'ować. Myślę, że już będzie ze 170. I większość, olbrzymia większość, to jest kwestia ostatnich 12 miesięcy. I ja osobiście uważam, że no po pierwsze oczywiście należy nam się dialog o lesie na poziomie ogólnopolskim i taką moją misją jest to, żeby to się stał taki temat, na który po prostu politykom wypada dyskutować i to wypada dyskutować merytorycznie, żeby oni te kwestie też opanowali. Te lasy się gdzieś tam pojawiały w programach politycznych, ale w programach telewizyjnych, gdzie się o tych programach politycznych rozmawia, to raczej nie. Ale to jest jakby jeden element, a drugi element, który też mi się wydaje bardzo ważny i to jest to, co jakby próbujemy budować przez stronę, platformę, grupę i różnego rodzaju sieci i dyskusje i to nie tylko my, to jest ta aktywność taka oddolna, gdzie ludzie przychodzą do nadleśnictwa i chcą z tymi leśnikami rozmawiać i tutaj jakby po naszej stronie widzę, no widzę duży wysiłek. My się rzeczywiście uczymy i tego języka leśniczego i właśnie studiujemy te wszystkie banki danych o lasach, rozszyfrowujemy różne skróty, uczymy się co to są lasy ochronne i różne formy ochrony przyrody i to jest myślę fajna taka edukacja leśna społeczeństwa. Z drugiej strony natomiast w pewnej sensie brakuje, wydaje mi się, że też brakuje edukacji. To jest pytanie też może do Wiesława, bo ty wspominałeś jeszcze jak byliśmy offline, że edukacja leśnicza to jest taka ogólna edukacja, ale brakuje tego elementu jak rozmawiać ze społeczeństwem, w jaki sposób ten dialog tworzyć, no to, bo to w zasadzie jest odpowiedzialność leśników, żeby stworzyć ramy takiego dialogu, ale leśnicy tego zdecydowanie robić nie potrafią. Leśnicy nie potrafią rozmawiać. Tak jak mówiliśmy, to jest taka kultura bardzo okopana na swojej pozycji i w momencie, kiedy przychodzimy i rozmawiamy na poziomie partnerskim, wymagamy tego, to leśnik po prostu, ten typowy leśnik, a rzeczywiście leśnicy jakoś tak się zdarza, że często zachowują się podobnie, on po prostu nie wie, albo ona, to też się zdarza, nie wie, co ma zrobić. Po prostu dialog, partnerstwo, te rzeczy po prostu w leśnictwie nie istnieją. Ja sobie myślę, że ta rozmowa o lesie na poziomie lokalnym to jest niezwykle ważna rozmowa, która powinna się zdarzyć i ci ludzie przyjdą do tych nadleśnictw i, no i pytanie jest takie, co zrobić, żeby tą platformę tam stworzyć i żeby ona szybciej zaczęła działać, dlatego bo na razie to w większości wypadków to po prostu idzie na, leśnice trochę idą na ścianę. No, więc to, pytanie jest takie, w jaki sposób to ja od razu powiem, że to będzie żywić. Bardzo, to znaczy to jest piękne marzenie, tak, ale ja powiem, że to tak uważasz. To po prostu z mojego doświadczenia długoletniego, 30 lat pracy, jest to po prostu bardzo trudne, jeżeli wręcz niemożliwe, z tego powodu, że lasy państwowe są niezwykle hierarchiczną instytucją opartą na potężnych zależnościach, ucinającą niestety wszelkie odskocznie od normy. Są instytucją zbudowaną na kompletnym braku dialogu, to znaczy zarówno braku dialogu w lasach państwowych jako taki, bo gdyby ten dialog był w tych lasach państwowych, to w tej chwili powinni wszyscy tam bić na alarm, mówić słuchajcie, zmienimy się, może ten las wam zostawić, może tamten, może siamten, to my zajmiemy się tymi narzędziami, żeby takie narzędzia były, tak? Natomiast no zwróć uwagę, jaka jest reakcja na twoją mapę, to jest okopana twierdza, po prostu kłamie, w oddziale 5B3, nie jest sosna 85, tylko 84 i tak dalej. Więc to jak rozbić tą wieżę? Słucham? Jak tą wieżę możemy rozbić? Znaczy wydaje mi się, że ja nie wierzę w to, że ona się zreformuje od wewnątrz. To po prostu nie ma takiej możliwości. To muszą być jasne decyzje polityczne, polityków zmieniających lasy państwowe. My musimy, poza dyskusją nad tym, co zrobić z lasami, też musimy podyskutować chyba bardzo poważnie nad zarządcą lasów, czyli nad lasami państwowymi. Czy formuła, gdzie
to jest jednocześnie instytucja samokontrolująca się, albo państwo nie ma narzędzi do kontroli i samofinansująca się i nie mająca żadnych bezpieczników finansowych, nie mająca żadnych historii pod tytułem bezpieczników, jeśli chodzi o ochronę lasów. Czy taka instytucja jest w stanie w ogóle wypluć z siebie jakąś formę reformy i albo być w stanie w dialogu jakimkolwiek z obywatelami? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to już za daleko zaszło, za daleko, to się już za bardzo zasklepiło. To już jest w tej chwili oblężona twierdza, no, którą no niestety trzeba będzie, no ja nie wiem, no nie chcę mówić, że rozwiązać od razu, no ale ta reforma musi być bardzo, bardzo, bardzo poważna i taka bardzo strukturalna. I że tego dialogu nie mam, to tak jak mówię, ja się nie dziwię, bo ja mam 30 lat braku dialogu w Puszczy Białowieskiej, tak? I wszystkie historie, to nie jest leśnik, który się posunął, tylko leśnik, któremu wyrwano to z gardła przemocą polityczną, tak? Więc jakby nie wierzę. Znaczy jakby ten hierarchiczny układ jest tak potężny, oparte jest to na zależnościach, przecież zdajmy sobie sprawę z tego, że nasi leśniczowie są powoływani, tak? Czyli dyrektor regionalny ich odwołuje pstryknięciem palców, nie są chronieni prawem pracy, a zarabiają bardzo dobrze, wszyscy o tym wiemy już, to nie jest żadna tajemnica, więc on nie będzie prowadził dialogu z panią Martą, bo jak powie, że zostawi dwa drzewa dla pani Marty, to się okaże, że po prostu natychmiast straci to swoje stanowisko, a później jego żona i ciotka i ktoś jeszcze. No więc... Akurat nasz nadleśniczy chciał pozostawić ekoton, w kwestiach formalnych, natomiast jeszcze jedna rzecz. I chciał pozostawić i co się stało? Nie. Słuchaj, no myśmy powiedzieli, że to nie wystarczy. No tak. I okay. Nasz las wciąż żyje, tylko że wiesz co, jeszcze chciałam dodać, to nie jest tak, że ja tutaj jestem naiwna i jakby ja nie wiem, jaką strukturą są lasy państwowe. Dobrze wiem, czasem nawet budzi to we mnie współczucie, to znaczy ja wiem, że to jest tak. Strasznie trudne środowisko pracy, tak? I ja wiem bo ja mam teraz do czynienia z wieloma leśnikami, którzy albo są, już w ogóle zostali wyrzuceni, albo zostali jakoś zdegradowani i stwierdzili, że będą teraz się do mnie odzywać i strasznie dzwonią i narzekają na tą instytucję i wręcz na nią donoszą. Jakby widzę to, natomiast mówiąc o potrzebie dialogu, to ja mówię o tym, że leśników jest 25-26 tysięcy osób, no i oni zostaną leśnikami niezależnie od tego, jak zmienimy tą instytucję. Oczywiście. I tych umiejętności po prostu im brakuje i oni muszą tych umiejętności nabyć i ja nie wiem, jak to zrobić. Na pewno warto byłoby zacząć od wydziałów leśnych, tylko wiem, że tam jakby tak ta twierdza jest okopana lasów państwowych też, że to może nie jest najlepsze miejsce, więc może po prostu jakby robić to w boju. No u nas... Ale może ja podam przykład, tak? Bo dużo mówimy o lasach, a z tej naszej tutaj grupy wydaje mi się, że też mogę coś na ten temat powiedzieć. I oczywiście odsuńmy wpływ polityki na lasy, bo to jest rzecz oczywista i ja na pewno o tym nie chciałbym mówić. Zawsze wpływ polityki na jakąkolwiek działalność merytoryczną jest niepozytywny. Z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Natomiast absolutnie się nie zgodzę, że lasy są niegotowe na rozmowę, a już na pewno się nie zgodzę, bo to byłoby krzywdzące dla bardzo wielu moich kolegów. Ja pracowałem w wielu miejscach, tak jak mówiłem, i miałem szczęście spotkać bardzo wielu leśników i leśniczki. To się nie obrazi Marta, jak powiem, że leśników, bo to jest takie zwyczajowa nazwa, wybaczmy. Ale kobiety macie również walczą o swoje prawa, nawet mają stowarzyszenie. Dokładnie tak, a nawet twierdzę, że one są często bardziej do przodu, zresztą tak jak to bywa w społeczeństwie, tak? Są często motorem zmian, zresztą macie swoje metody pozytywne. Natomiast zupełnie bym się nie zgodził, że nie ma takich miejsc, gdzie nie udało się dojść do porozumienia. Nie będę tu mówił o jakby mojej karierze w lasach, bo to nie o to chodzi, żebym ja mówił, jak to się u nas udało zrobić, ale znam bardzo wiele miejsc, gdzie do takich porozumień doszło. Na pewno trzeba się zgodzić, że lasy jest to bardzo duża i zestrukturyzowana organizacja, lasy państwowe, ale takich organizacji mamy w Europie i w kraju więcej i musicie przyznać, ale nie musicie się ze mną zgodzić, że mimo wszystko z lasami państwowymi w ogóle są platformy do rozmowy. Nie da się z wieloma innymi podmiotami, które są równie duże,
po prostu rozmawiać, bo wtedy do kontaktów jest wystawiony rzecznik, który jest doskonale wykształcony w tym kierunku i ma zupełnie inne zadanie niż czasami współpraca. Naprawdę znam dużo przykładów i myślę, że byłoby krzywdzące dla wielu moich kolegów i koleżanek, gdybyśmy mówili, że takich inicjatyw, gdzie spotykają się podmioty lokalne z leśnikami, które coś wspólnie wypracowują, nie ma, bo ja mogę, chciałbym, żeby ktoś zrobił, żeby Majta albo ktoś zrobił taką samą mapę takich inicjatyw, które się udały. Nie chodzi mi o formalne inicjatywy między samorządami a tymi, między podmiotami formalnymi, ale takich inicjatyw są setki i tysiące. Wierzcie mi, znam ich dużo i możemy o nich mówić, możemy zrobić kolejne odcinki. Ale przepraszam, dobre przykłady, ale tylko dajcie mi skończyć. I teraz o co mi chodzi? Bardzo dobry pomysł jest, uważam, budowanie lokalnych takich grup działania i próba nawiązywania kontaktu. Nie wszędzie to się uda, bo nie wszędzie na świecie to się udaje. Tak? Jest zawsze konflikt interesów, żeby w jedną pozycję wejść, komuś trzeba zabrać. Mówiliście tutaj bardzo dużo o tej funkcji gospodarczej. To jest oczywiście prawda, że ona jest taka bardzo zauważalna i ludzie są coraz bardziej wrażliwi na jej efekty, czyli na obraz wyciętego drewna leżącego gdzieś tam w lesie przy ich ulubionym kawałku lasu, przy ich ulubionej drodze, po której biegają. Natomiast musimy jasno też mówić, że jeżeli tego drewna nie wytniemy w tym miejscu, to rozmawiajmy o tym, o jakim miejscu innym, gdzie je wytniemy, bo na to drewno ktoś czeka. Czekają ludzie, którzy pracują przy jego przeróbce, ale też czekają ludzie. Każdy z nas ma, jak tu siedzimy, myślę, wszyscy mamy w domu drewniany stół, tak? On się nie wziął z tubki i nie wziął się, tak jak mówią studenci w Nowym Jorku, że mleko bierze się z kartonika. Drewno bierze się z drzewa. I teraz trochę boję się takich dyskusji dosyć radykalnych, gdzie mówi się tak, wycinajmy mniej drewna w polskim lesie, bo wtedy to drewno do nas trafi z lasów południowoamerykańskich. Tutaj wy wiecie przynajmniej tak dobrze jak ja, z czym to się wiąże. No, to jest... Gdybym ja mogła jeszcze, bo to, po pierwsze to jest strasznie taka znany argument, już nawet dzisiaj raz w innej rozmowie on padł, tak, na przykład ja palę drewnem w piecu, mam drewniany stół, używam papieru toaletowego, to są, po prostu się pojawia na forach, tak, takie oskarżenia. Ale i jakby to nikt nie mówi, to są fakty. Znaczy, okej, ale to jakby to są oskarżenia o hipokryzję. Znaczy nikt z nas nie mówi, że ta funkcja gospodarcza jest, że ma zniknąć. Chodzi chyba tylko, chodzi tak naprawdę o dyskusję o modelu o konsumpcji, tak? Oczywiście. Natomiast ja chciałam wrócić do tego, co ty mówiłeś o osiąganiu jakichś kompromisów, bo ja się trochę zawzięłam i będąc badaczką zaczęłam po prostu patrzeć, jakie są fakty. Jak zrobiłam przegląd pierwszych 100 inicjatyw, które były na mapie, to okazało się, że tam jakiś kompromis osiągnęły, nie chcę skłamać, ale może 4 czy 5 miejsc. Teraz jest trochę lepiej, teraz się ruszyło i teraz jakby te procenty, mam więcej miejsc na mapie i jakby większej ilości tych nowych miejsc lasy po prostu wiedzą, że muszą jednak trochę odpuścić, ale zaręczam cię z własnego doświadczenia i pewno Adam to ma takie doświadczenie, powiedziałabym takie duże, poważne, wręcz owace globalne i białowieskie, natomiast ja mam lokalne i to jest po prostu droga przez mękę. To wymaga tyle energii, tyle nauczenia się wszystkiego i prawda też jest taka, że leśnicy niestety, ja to mówiłam w wywiadzie i mówię po prostu proszę mnie wziąć do sądu, jeżeli ktoś tutaj chciałby to przetestować. Leśnicy niestety mijają się z prawdą i manipulują, używając tej swojej wiedzy leśniczej jako czegoś, czym mogą społeczeństwo zastraszyć. No ja mam sama taki przypadek, że mi na przykład leśnik powiedział, że w terminologii leśniczej i w naukach leśnych nie istnieje takie słowo, jak takie pojęcie jak zrąb zupełny. Powołując się na co? Na Wikipedię. Co ja musiałam zrobić? Wyjąć zasady hodowli lasu i wykazać temu leśnikowi, że, a to był bardzo poważny leśnik i bardzo poważne pisma, w których to jest napisane, ja to na piśmie. Ja w swoich pismach wykazuję, że w zasadach hodowli lasu to pojęcie rzeczywiście istnieje. Tak? I to jest jeden z wielu przykładów i takie chwyty niestety są stosowane. Ale świetnie, ale to, że dałaś świetny przykład, bo zrób zupełnie rzeczywiście istnieje pojęcie. To jest oczywiste. Nie wiem, na jakiego leśnika trafiłaś, ale przy 26 tysiącach z dyrekcji generalnej. Może zmieńmy temat, tak? Ale tak zupełnie poważnie, jeżeli chodzi o zęby, zupełnie to jest świetny pretekst, który poruszyłaś. Cieszę się, że to wypowiedzieliście mi ja, ponieważ jest to pojęcie istniejące, a
ale odchodzące powolutku w wielu przestrzeniach polskich lasów do historii. W nadleśnictwach, w których ja pracowałem, w trzech nadleśnictwach pracowałem, dużych naprawdę, zęby zupełne stanowiły 40 lat temu, powiedzmy 70-80% sposobu pozyskiwania, wycinania drzew. Powiedzmy tutaj dla potencjalnych słuchaczy, że ząb zupełny to jest taki sposób wycinania lasu, gdzie że na sporej powierzchni wycina się wszystkie albo niemal wszystkie drzewa jednorazowo. Tak się już na większości lasów polskich nie gospodaruje. Rzeczywiście tak się gospodaruje w miejscach takich jak Puszcza Notecka, czy w niektórych nizinnych lasach takich krańcowo-sztucznych, tak? Tu się pewnie Adam też ze mną zgodził. No, Adam jest skażony piękną puszczą. Nie, skażony piękną puszczą, ale też robię sobie wycieczki po Polsce za pomocą Google Earth i patrzę na inne puszcze. To znaczy patrzę na Puszczę Knyszyńską, gdzie się roi od zdrębów zupełnych. Patrzę na Puszczę Augustowską. Mam taki ulubiony kawałek wokół Rozpudy, gdzie się udało ją ocalić. Tam było takie małe jeziorko i jeszcze 10 lat temu był tam po prostu jeden zrąb zupełny, a teraz tych zrębów jest kilka. I oczywiście leśnik mi powie, że to nie jest zrąb zupełny, bo ma mniejszą powierzchnię niż zrąb zupełny, o tam 5 metrów tą albo 5 metrów tamtą. Natomiast to, co ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście może, przepraszam, ja źle powiedziałem, leśnicy są gotowi do dialogu. Gotowi są do dialogu, z którego absolutnie nic nie wynika. Bo to jest moje doświadczenie z Puszczy Białowieskiej, przepraszam. Dialog może. Dalej, ty masz tego pecha albo szczęście. Masz nie, szczęście. Nie. Ale to pecha, jest, bo to są Bałkany. Jest to wszędzie tak w Polsce. Znaczy, wszędzie w Polsce te inicjatywy, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Puszcza Bukowa, Puszcza Borecka, jest prowadzony po prostu jakiś dialog, z którego nic po prostu nie wynika. Moim I on zdaniem, się musi zwykle skończyć przed godziną 3 po południu, ponieważ wtedy się kończą godziny pracy leśników. Znaczy, ja muszę się zwolnić. 21:12. To jest na Zaczekajcie jeszcze chwilę, bo ja chciałam dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, Wiesław, to troszeczkę odwróciłeś kota ogonem, ponieważ w mojej wypowiedzi chodziło o to, że mi powiedziano na bardzo wysokim poziomie i to nie jedna osoba, tylko wiele, to była mobilizacja wielu osób o wysokiej pozycji, że pojęcie zrębu zupełnego nie istnieje, tak? I to po pierwsze. Po drugie, ja mogę zaraz sprawdzić w banku w tych danych, ile tych zrębów zupełnych jest. No właśnie, do tego jeszcze zachęcam. Ja mogę po prostu sprawdzić, ile jest takich rębni do wykonania. I procentowo mogę nawet zaraz spytać przed końcem, bo tutaj zrobimy zapytanie do bazy danych i się okaże. To mogę ci zagwarantować, że ilość tych zębów zupełnych, czyli one są oznaczone jako rębnia pierwsza tak zwana. Ja wiem, że to są straszne pojęcia, ale po prostu tak to się kiedyś nazwał i tak zostało. Pewnie zrobili na tym habilitację, ale chodzi o to, że z pewnością ilość takiego sposobu wycinania drastycznie maleje, naprawdę. Proszę mi wierzyć, ja nie mówię, żeby robić propagandę, tylko po prostu łatwo sprawdzić w banku danych o lasach. Ja się z tym zgodzę, że być może jest. Znaczy być może, może na przestrzeni ostatnich może 40 lat jest ich mniej, ale powiedzmy, że w ostatnich 10 latach jest ich trochę więcej. Tak? Prawda, Adamie. To zróbmy tak, że umówmy się na drugą randkę i sprawdźmy, ile było zębów zupełnych 10 lat temu. No dobrze, ja się nie będę się kłócił. Mniej, bo tu nie ma powodu, dla mnie szczerze mówiąc nie ma znaczenia, czy to jest jeden zrąb zupełny, czy po prostu kilka rębni gniazdowych obok siebie i dziury, tak? I to mi z kolei ktoś z dyrekcji regionalnej w Katowicach napisał w czasie takiej dyskusji o mapie, że nie mogę pisać, że tam są dziury. Ja mu pokazuję rębnię gniazdową i mówię, proszę pana, ale dla przeciętnego człowieka to są dziury. Tak. To znaczy pana właściciel mówi, że to jest dziura. Jak to jest dziura, to jest dziura. No po prostu koniec, kropka. I to jest też, znaczy Marta tu ma rację, że to oburzenie społeczne próbuje się zagłuszyć specjalistycznym językiem. I robią to nie tylko leśnicy, robią to myśliwi też. Ja to po prostu trenuję od lat. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. To znaczy dziura będzie dziurą, zrąb będzie zrębem i jakby to jest odbiór społeczny. I trudno z tym... Adamie, masz całkowitą rację. Znaczy błędem jest stosowanie... Ja uważam, że jeszcze wracając do dialogu z lasami państwowymi, uważam, że nie są lasy gotowe na dialog ze względów strukturalnych. Druga rzecz jest taka, że niestety ze względów
politycznych. Politycy przez lata, konstruując to coś, co się nazywa Lasy Państwowe, co ja nie wiem, czy jest firmą, czy jest służbą mundurową operującą emblematami państwowymi, nie wiem, czym jest, też umówmy się, że nie ma narzędzi do spełniania społecznych oczekiwań, tak? Że w tej chwili absolutnie nie mamy żadnych wentyli bezpieczeństwa, nie mamy czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, no minister środowiska czy ktoś mówi, dobrze, dobrze, tu jest las w okolicach miasta, wyłączamy go z produkcji, koniec, kropka. Nie będzie tu już więcej planu urządzania lasu, będzie jakieś rozporządzenie, zostaje w zarządzie lasów państwowych, ale ma być nieprowadzona tu gospodarka leśna, może poza, nie wiem, utrzymywaniem szlaków turystycznych, tak? I wydaje mi się, że takich rozwiązań po pierwsze brakuje w ustawie, znaczy brakuje w ustawie o lasach, nie ma tego. I to jest, to powoduje, że trochę z jednej strony mamy coraz większe oczekiwania społeczne. Tak jak mówię, no, kiedy ja zaczynałem pisać, to było Puszcza Białowieska, tam może coś się o Karpatach mówiło i tak dalej, a w tej chwili mamy po prostu 130 gorących ognisk, tak? Gorących ognisk konfliktu i z każdym dniem będzie ich więcej. I nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo nie każdy las może być parkiem narodowym. Poza tym wiemy, że te parki narodowe bardzo trudno utworzyć, co wydaje mi się też było działaniem lasów państwowych, tak? To, że politycznym działaniem lasów państwowych. Więc mamy problem, że nie mamy wentyli bezpieczeństwa i mamy instytucję, która jest niegotowa na żaden dialog strukturalny. Dobrze, ja wam przerwę, będziemy zmierzać do końca. Ja niestety mam takie wrażenie, że jak mówimy o tych lasach państwowych, to jakbyśmy mówili troszkę o polskim kościele. I pytanie, co bardzo można... porównanie. No porównanie ale ja jest, dokładnie ale miałam wydaje... to samo, dokładnie ja nawet mówiłam o tym wczoraj wieczorem, że ten język leśniczy to jest jak łacina w takim jeszcze konserwatywnym kościele. To jest coś, co pozwala nam zatrzymać władzę, bo nikt inny tego nie rozumie. Także to jest bardzo trafne porównanie. Muszę coś do tych ośmiu, powiem wam dlaczego. To jest bardzo ważne. Wierzcie mi, że często używanie przez nas leśników języka naszego technicznego nie jest wyrachowaniem, tylko jest pozytywnym zboczeniem, tak bym nazwał. Dlaczego? Dlatego, że my po prostu naprawdę nie poszliśmy do tego lasu, żeby zrobić karierę lekarską czy biznesową, a przynajmniej większość z nas. Naprawdę większość leśników żyje dla tego lasu i jesteśmy trochę skażeni. Tu się zgadzam z tym, co Marta wcześniej powiedziała, że czasem pewnie część z nas nie umie o tym rozmawiać, tak? Bo człowieka nie można mówić wysokim wskaźnikiem Göringa, tylko trzeba mówić językiem, który on zrozumie, a jesteśmy przez to odbierani, że nie chcemy rozmawiać, a często my używamy. No ja też jestem wrogiem takiego zwracania się do ludzi, mówienia o trzewierzy wczesnej w Boże Sosnowym, świeżym na siedlisku jakimś tam. Jest tak komunikatywne jak łacina, to się zgadzam, czyli w ogóle nie jest. Abstrahując od języka. Ale to nie jest celowe zamierzenie PR-owe, wierzcie mi. To tak, jest czasami trochę nasze podejście do tego naszego czegoś, czym się opiekujemy. Ale... Trzymając się tego porównania, pytanie, czy tutaj nie jest nadzieja jednak w Brukseli, która szykuje zmiany, program przecież ten klimatyczny, który jednak zawiera rozwiązania dla lasów, więc czy to nie jest dla nas jakiś zaczyn faktycznie wyjście do tej reformy? Tak? Że no oczywiście... nie wiem, bo jest symptomatyczną historią, to jest rzecz, nad którą pracuję, że jest olbrzymia akcja lobbyingowa lasów państwowych w tej chwili przeciwko tej akcji Brukseli, tak jak lasy nie potrafią się zmobilizować do dialogu z własnym społeczeństwem, z własnym suwerenem i właścicielem, no tak do akcji przeciwko Zielonemu Ładowi brukselskiemu, no to po prostu są bardzo zmobilizowane i prowadzą dialog od straży pożarnych po koła gospodyń wiejskich, kółka parafialne i tak dalej, więc jakby... W czym nadzieja w takim razie? Znaczy ja myślę, że nadzieja jest, znaczy ja powiem, w czym jest nadzieja i że to jest absolutnie nie do uniknięcia, to znaczy lasy pierwszy raz dzięki różnym zdarzeniom wjechały do agendy politycznej. Do agendy politycznej opozycji, tak? To znaczy w tej chwili. Ja wam mogę tylko powiedzieć, że też w sprawie lasów są też kontakty ze stroną, nazwijmy to, pozarządową, ze strony rządowej, tak? Czyli zaczyna to być duży polityczny kartofel, gorący z jednej strony
dla rządzących, ale też jakiś cukierek dla opozycji. I myślę, że nie unikniemy jakiejś reformy tego systemu. Dobrze by było, w co nie za bardzo wierzę, dobrze by było, żeby on się odbył nie na zasadzie przemocy, tylko na zasadzie dialogu jakiegoś i kompromisu. No bardzo bym chciał. Tutaj takim kiedyś taką jaskółką, ho, 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 dawno temu, to był tak zwany Narodowy Program Leśny, w którym my kiedyś tam uczestniczyliśmy. Nic z niego nie wyniknęło, no ale może trzeba wracać do takich platform. I no wydaje mi się, że to trzeba będzie bardzo szybko zmienić. I to się zmieni, to się na pewno wkrótce zmieni. Znaczy potencjał społeczny jest olbrzymi. Zaklajstrowanie lasów państwowych też jest olbrzymie i to musi się zderzyć i to jest to będzie się musiało bardzo radykalnie zmienić. No też chcę tylko powiedzieć, tutaj zwrócić jedną uwagę na to, że to co widzę w mojej karierze, że jakby polityczne podpięcie, to też może to jest i dobra wiadomość, że polityczne podpięcie lasów państwowych jednak spada coraz niżej i niżej i niżej. Więc to jest jakby ciekawostka, taka moja obserwacja z ostatnich lat, że jeszcze kiedyś lasy państwowe były podpięte, że tak powiem bezpośrednio pod premiera, bo dyrektorzy albo się przyjaźnili, albo wręcz byli dyrektorzy generalni kuzynami premierów, albo bardzo ważnych ludzi, tak jak dyrektor Tomaszewski, a wcześniej dyrektor Wasiak był dobrym znajomym Ewy Kopacz, prawda? Tak, nie mylę się. Także to byli bardzo wysoko podpięci. No teraz dyrektor konieczny no, musi liczyć na wiceministra Siarkę, który nawet nie jest dużą postacią w Solidarnej Polsce, więc to może być taka... Czyli jednak las będzie, jest szansa, że las będzie łączył, a nie dzielił. Ja tylko dodam praktycznie jedną rzecz, ponieważ rzeczywiście to jest tak, że na poziomie europejskim bardzo dużo się dzieje i to jest tak, że lasy państwowe rzeczywiście się mobilizują i wszystkie nadleśnictwa mają obowiązek teraz, co wiem, bo właśnie z różnych źródeł, wysyłać komentarze w ramach konsultacji polityk europejskich i może to warto jest powiedzieć, że 5 kwietnia kończy się termin nadsyłania swoich przemyśleń w konsultacjach Restoration Law, które nie wiadomo jak na polski przetłumaczyć, czy do tego ile tak naprawdę obszarów będziemy oddawać naturze. Natomiast 19 kwietnia Europejskiej Strategii Leśnej. Więc w związku z tym, że lasy państwowe się mobilizują, to może my też się zmobilizujmy. I na pewno na page'u Lasy i Obywatele będziemy puszczać tą informację, jak można w tym wziąć udział i jakby zachęcam wszystkich do tego. A przy okazji do tego, żeby się zaznajomić z tym, o czym te polityki mówią, bo to też jest ważne. Majta, to dziękuję, że ty to powiedziałeś. Jeszcze jedno, przepraszam, bo tutaj mam wiadomości. W bieżących pulach 46,5% zabiegów to rębnie jedynka, ABC. Więc nie mam historycznych danych, natomiast te bieżące mam. 40%. 40 ile? Na 46,5. Na 10 lat. Znaczy, Marto i Adamie, pamiętajmy, że dialog jest ważny, bo to chyba jesteśmy dobrym przykładem i oboje to powiedzieliście ważną rzecz, że o lasach trzeba rozmawiać i ja się z tym zgadzam, ale też zachęcam do tego, żeby zawsze rozmawiać merytorycznie. Tak? Co do map i wszelkiego ilustrowania faktów, wiemy, że każdy fakt można przedstawić w różny sposób i czasem przysłowiową grubością kreski można nieco inaczej pokazać fakty, zresztą... No ale dyrektorowi Tomaszewskiemu podobna kreska czerwona w Puszczy Białowieskiej jakoś nie przeszkadzała. Czekajcie, ja tylko doprecyzuję, rozumiem o co chodzi z tą kreską. Tutaj mam jeszcze techniczną, merytoryczną uwagę, że to nie jest po oddziałach ani po wydzieleniach, tylko po wskazówkach w eksporcie danych BDL. Tabela tak. F podkreśnik, AROT podkreśnik, CUE. To możemy już to wziąć offline. Tak. Ja to mogę wyjaśnić. Ale ja tylko mam jedną uwagę do tej mapy Marty i to bardzo ważną, to jest taka, że ona, i to też ludzie o tym mówią,
że ona dotyczy 10-letnich puli, czyli wiele z tych lasów już zostało wyciętych. Adamie, nawet więcej, bo z tego, co się zorientowałem, jest trochę dłuższy okres przedstawiony na mapie. Jest świetna książka i nie zrozumcie mnie źle, bo absolutnie nie mówię tego w negatywnym znaczeniu, ale jest świetna książka How to Lie with Maps, pewnie ją widzieliście, Mike'a Monmira, który pokazywał, jak te same dane można przedstawić w różny sposób, pogrubiając kreskę, która pokazuje coś tam. I zrozumcie mnie dobrze, ja nie, to nie jest oskarżenie, ani to nie jest negatywny komentarz, natomiast czasami warto pokazać to, co jest ważne i w merytoryczny sposób. Nie rozmawialiśmy o tym, znaczy Adam, pozwól mi, bo tutaj jakby z tą kreską, ta mapa nie służy do tego, żeby oglądać rębnistość Polski, tylko służy do tego, żeby oglądać swój własny kawałek lasu za płotem. I tutaj jest całkowicie rzetelna i pokazuje te dane, które są w BDL-u, tak? Jasne, ale właśnie Majo, to fajnie możemy pogadać, bo ja bardzo chętnie pogadam merytorycznie z tobą. Ale świetnie, świetnie Majo, że to powiedziałaś, bo bank danych o lasach nie powstał jutro, ani dzisiaj, tylko powstał masę lat temu, a od 5 lat jest w 100% pokrywa wszystkie lasy zarządzane przez Lasy Państwowe, ale też lasy zarządzane innych zarządców. Między innymi nawet mój las, mój w cudzysłowie, bo się nic utożsamiam, czyli Leśnego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ale też lasy prywatne. Jest to obiektywne i profesjonalne narzędzie i ono zawsze istniało i zawsze było dostępne i zawsze można było, nawet przy pomocy komórki, o tym wiecie, podejrzeć, co się dzieje w lesie tuż obok mnie. Bo on jest aktualizowany co roku. Gdyby to dobrze działało, to nasza mapa w ogóle przyszła bez żadnego echa. To po prostu działa źle. No to musisz przyznać. Nie. Znaczy jest trudniejszy w obsłudze, bo nasza mapa jest naprawdę doskonale przygotowana pod kątem szybkiego pokazania jakby rozmiaru zjawiska. Natomiast zdecydowanie się nie zgodzę z tobą. Gdybym chciał zobaczyć mój kawałek lasu za płotem, to bank danych o lasach przedstawia mi 10-krotnie więcej informacji ważnych dla... A ja się z tobą zgadzam, to tak? Ja to, w ogóle wszystkich... To, co było zrobione, ja to, wszystkich... jest zrobione w tym roku. A, nie, 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 to tych danych tam nie ma. Tych danych tam nie ma, przynajmniej w eksporcie danych. I jakby to jest przekłamanie, bo to, co udostępniane jest społeczeństwu w podstawowym BDL-u, Nie możesz rozróżnić, co będzie, co zostało zrobione i co zostanie zrobione w bieżącym pulu. Natomiast zgodzę się z tobą, że bank danych o lasach jest fenomenalnym narzędziem. Jeżeli się nauczysz, jak go używać, to tam jest masa informacji o lesie. Natomiast czy on jest user-friendly? No czasem nie, szczególnie w tych kwestiach dotyczących tego, co najważniejszych rzeczy, które się z lasem będą działy. Gadamy już ponad godzinę, więc proponuję, żebyśmy zmierzali ku końcowi, więc... Bardzo Wam dziękuję za udział w naszym programie i pewnie do tematyki lasów wrócimy w kontekście nadchodzących zmian klimatu i miejmy nadzieję dialogu społecznego. Ja dziękuję Pawłowi, że byłem nieufny na początku, ale dziękuję za zaproszenie, bo to był dialog. No, drogi Wisławie, my tyle już dialog prowadzimy, że jak mogłeś być nieufny? Adamie, my się tak dobrze znamy, że... Jonek Hobby. No tak. A ja ci zazdroszczę widoku z okna. Tak, tak. Jak długo nie będą wdrożone aneksy, będzie to fajny widok. I ja też się cieszę. Fajnie się rozmawiało i mam nadzieję, że to jakaś jest jaskółka i że będzie takich rozmów więcej. Ja mam nadzieję, że z tego inicjatywy naprawdę ludzie i obywatele wyniknie coś naprawdę bardzo fajnego i dobrego. To nie pójdzie na marne. Taka jest rola demokracji. Tak. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za rozmowę.